Otwarte serca, świąteczna zbiórka żywności. Droga przez mękę, kumulacja inwestycji na południu regionu. Odnowione zabytki, konserwator wspiera prywatnych właścicieli. Ilona Małek, aktualności, witam. Zaczynamy od świątecznej zbiórki żywności. Dziś ruszyła akcja zorganizowana przez Federację Banków Żywności. To już jej 21. edycja. W tym roku przyłączyło się do niej 3000 sklepów w całej Polsce. A do podzielenia się zakupami z najuboższymi zachęcać będzie ponad 55 tysięcy wolontariuszy. W jednym z rzeszowskich sklepów, gdzie trwa zbiórka, była Beata Wolańska. To dopiero początek grudnia, ale wiele osób już teraz planuje przedświąteczne zakupy i gwiazdkowe prezenty. To doskonała okazja, aby pomyśleć także o innych, szczególnie o tych, którzy już teraz wiedzą, że nie uda im się zorganizować prawdziwych świąt. Akcja Federacji Banków Żywności to jeden ze sposobów na to, aby święta były piękniejsze i smaczniejsze. Akcję organizujemy przez Podkarpacki Bank Żywności od 2003 roku. To już jest naprawdę duże doświadczenie i duża hojność naszych darczyńców. Jeśli większość klientów, którzy robią zakupy w sklepie, chociażby dołożyłoby jedną puszkę konserwy, jedną paczkę makaronu czy jakiegoś innego produktu, to te tysiące klientów, którzy codziennie odwiedzają sklepy, robią zakupy, przyczynią się do tego, że uzbieramy znowu kilkanaście ton żywności. Upływającym czasem w ciągu dnia koszyki się zapełniają, są coraz większe, coraz pełniejsze. Oczywiście też prosimy o taką bardziej żywność trwałą, czyli kaszę, jakieś mąki, cukier, może jakieś drzemy, konserwy, coś co da się przechować do tych świąt i później z nich oczywiście stworzyć super wigilię, jakiś taki czas dla całej rodziny. Zawsze mówimy, że warto się podzielić tym, co się ma, bo czasami lepiej kupić dodatkowe pudełko jakiegoś ryżu, dodatkowe pudełko jakiejś kaszy i przekazać ludziom, którzy naprawdę tego potrzebują, a to jest taki dobry uczynek, szczególnie przed świętami. Bardzo ważne, żeby innych pamiętać, bo inni też czasami gorzej mają od nas. Niezbędne jest pomaganie tym ludziom. Myślę, że to jest dla nas kropla w morzu, a dla nich ogromna pomoc. Nasza żywność jeszcze przed świętami trafi do osób najbardziej potrzebujących z województwa podkarpackiego. Są to osoby samotne, o niskich dochodach, często chore, niepełnosprawne. Wszystkie te osoby, które rzeczywiście potrzebują tej żywności i możemy pomóc im w tym, aby godnie spędzili święta. Przedświąteczna akcja Federacji Banków Żywności w całej Polsce będzie trwała do niedzieli. Na Podkarpaciu zbiórka prowadzona będzie także jutro w ponad 60 sklepach. Aby pomóc, aby włączyć się do tej akcji, wystarczy zrobić większe zakupy i w ten sposób dodać świętom smaku. Aktualności Beata Wolańska. Uwaga kierowcy, jest kumulacja drogowych utrudnień na Krajowej 19 z Rzeszowa do Barwinka i na drodze wojewódzkiej 988 na odcinku Strzyżów-Zaborów. Jadący na południe regionu muszą się liczyć z korkami. Ruch wahadłowy na kilku odcinkach znacznie wydłuża podróż do Sanoka, Leskaczy czy Strzyżowa. Na drodze krajowej przebudowywane są dwa skrzyżowania. Droga jest poszerzana, będzie też nowa nawierzchnia. Droga przez mękę. Tak podróż na południe regionu komentują kierowcy. Na trasie wielkie inwestycje realizują jednocześnie Generalna Dyrekcja Dróg, Podkarpacki Zarząd Dróg i Miasto Rzeszów. Z Rzeszowa do Sanoka zajmuje około 3 godzin, także sporo czasu. Trzeba się uzbroić naprawdę w cierpliwość. Przy wylocie z Rzeszowa na finiszu są prace przy budowie drogowego łącznika ekspresowej S19 z ulicą Podkarpacką, ale jednocześnie trwa przebudowa dwukilometrowego odcinka tej ulicy do granicy z Boguchwałą. Powstaną cztery pasy ruchu, przebudowywane będą skrzyżowania, powstaną nowe chodniki i przejścia dla pieszych. Kilkanaście kilometrów dalej w Zarzeczu Generalna Dyrekcja Dróg przebudowuje skrzyżowanie z drogą powiatową. Jest ruch wahadłowy, na pokonanie utrudnienia, w korkach czekają setki aut. Kto asfaltuje w zimie? No mogliby se to zrobić latem, a nie teraz. Zatem robić to w nocy, jak jest mniejszy ruch, a nie jak wszystko jeździ. Przecież tu tir za tirem od Barwinka. No, to jest bez sensu. No, korek jest od Rzeszowa. Jesteśmy w Lutoryżu. Tutaj, właśnie w tym miejscu stoimy tutaj. I drugie tam miejsce było jak wyjazd do Maradza, na tą krajówkę tam.
I tam też czekamy też pół godziny przynajmniej. W Domaradzu też przebudowywane jest skrzyżowanie, a dalej droga wojewódzka nr 988 na odcinku Sanok-Zaborów. Odcinkami znów jest ruch wahadłowy i takie korki. Te inwestycje bardzo cieszą jednak okoliczne samorządy. Ma to być droga poszerzona o standardzie drogi wojewódzkiej kategorii prawdopodobnie G z ciągiem chodnikowym, chodnikiem na całym jej długości, no jak już wspomniałem, również z oświetleniem. Będzie bezpieczniej, a w przyszłości pokonanie trasy ułatwią też dwie obwodnice, których budowa rusza w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wszystkie te zadania to są zadania wielomilionowe, sięgające, obecna ta przebudowa prowadzona to jest 70 milionów złotych, obwodnica Czódca też w tych granicach, obwodnica Strzyżowa to jest 100 milionów złotych. Więc to są epokowe, można powiedzieć, jak na nasze warunki inwestycje. Przebudowa drogi wojewódzkiej 988 oznacza utrudnienia do jesieni przyszłego roku. Przebudowa skrzyżowań na Krajowej 19 zakończy się już w styczniu. Prezes Partii Wolność, europoseł Janusz Korwin-Mikke mówił dziś w Rzeszowie o potrzebie nowych rozwiązań ustawowych w Polsce, na przykład likwidacji Ministerstwa Zdrowia czy NFZ-u. Partia krytykuje lokalne podatki narzucane samorządom przez władze centralne i chce, by to Polacy o wspieraniu określonych inicjatyw decydowali własnym portfelem. Nie podoba jej się także propozycja zmiany ordynacji wyborczej na rok przed wyborami. Partia Wolność jest w opozycji nie do konkretnej partii, ale ustroju w Polsce, powiedział w Rzeszowie Janusz Korwin-Mikke. Nie widzimy różnicy między PO i PiS-em czy SLD i PSL-em, twierdzi europoseł. Jego zdaniem w Polsce potrzebne są nowe rozwiązania systemowe i ustawowe dla rozwiązywania codziennych problemów. Na 150 tysięcy lekarzy, około 70, zamiast leczyć chorych, pracuje w różnych Narodowym Funduszu Zdrowia, prawda, robi różne badania itd., itd. Gdyby oni poszli do łóżek chorych, to cena godziny pracy lekarza by spadła do mniej więcej 20 zł średnio w Polsce, prawda, i ludzie by mieli taniego lekarza w zasięgu ręki. Dlatego partia proponuje na przykład likwidację Ministerstwa Zdrowia i obniżenie do zera wielu lokalnych podatków narzuconych samorządom przez władzę centralną. Żeby panowała taka demokracja konsumencka, to znaczy ludzie głosują swoimi pieniędzmi i swoimi portfelami. Jak komuś się podoba jakiś teatr i określone przedstawienia, no to chodzi do tego teatru i głosuje płacąc za bilety. Janusz Korwin-Mikke proponuje też zmiany ustawowe na wzór amerykański dotyczące na przykład sądownictwa, tak żeby Sąd Najwyższy pełnił jednocześnie funkcję Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Administracyjnego. Zakończył się remont jednej z najciekawszych kamienic w Rzeszowie. Kiedyś należała do znanego rzeszowskiego architekta Mateusza Tekielskiego. To kolejna zabytkowa kamienica na Podkarpaciu, w której renowacji pomogła prywatnym właścicielom dotacja wojewódzkiego konserwatora zabytków. Teraz można cieszyć się oczy spacerując miejskim deptakiem. Taki jest efekt prac, które objęły remont dachu i renowację elewacji. Zadanie było trudne, bo ostatni remont w latach 60. zniszczył oryginalną jasną elewację na bazie cementu romańskiego, który w Rzeszowie przełomu XIX i XX wieku był rzadkością. Spadkobiercom Mateusza Tekielskiego udało się powrócić do pierwowzoru. Najbardziej mnie fascynuje to, że pradziadek, budując ten dom, zrobił go w ten sposób, że w tej chwili co by człowiek nie chciał poprawić, to psuje. Jest zrobiony perfekcyjnie, no, od samego spodu do samej góry. Nic nie można w nim na dobrą sprawę poprawiać, bo wszystko można zepsuć. Tę pięciokondygnacyjną kamienicę Mateusz Tekielski, jeden z najbardziej wyrazistych architektów Rzeszowa ubiegłego wieku, zaprojektował dla swojej rodziny. W czasach, gdy nie było ZUS-u, miała przynosić dochody na emeryturę. Była wybudowana z myślą, tak jak pisze motto na ścianie u góry, które brzmi w języku polskim sobie i potomności, dla zabezpieczenia rodziny na dalsze lata, żeby były jakieś dochody. To była typowo czynszowa kamienica. Tekielski emerytury nie doczekał. Zmarł na atak serca w wieku 47 lat. Mało kto wie, że jego dziełem są także znajdujące się nieopodal dwie wille w Alei pod Kasztanami, uważane za jedne z najpiękniejszych w Rzeszowie, w tym willa pod Sową, w której architekt mieszkał. Kamienica przy reprezentacyjnym rzeszowskim deptaku to kolejna na Podkarpaciu, w której renowacji pomogła prywatnym właścicielom dotacja wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Cieszymy się z tego, że coraz więcej właścicieli zwraca się do nas z prośbą o dofinansowanie takich prac. Staramy się w miarę naszych możliwości jak najlepiej, czyli jak najszerszym możliwym dla nas zakresie, dotować takie prace. I niezmiernie nas cieszy ten fakt, że coraz więcej właścicieli obiektów zabytkowych prawidłowo te prace prowadzi. Na 315 zadań dofinansowanych przez konserwatora w tym roku kilkadziesiąt to renowacje prywatnych kamienic. Odnawiane są nie tylko elewacje, ale i zabytkowe secesyjne klatki schodowe. Szansą na lepsze wyeksponowanie takiej architektury będzie styczniowa zmiana przepisów. Na pewno wszyscy widzimy przesyt szeroko pojętej informacji wizualnej, jaką są reklamy. Te reklamy często po prostu zaczynają konkurować i dominować w przestrzeni publicznej. Niejednokrotnie przesłaniają architekturę. Nowe przepisy będą dawały konserwatorom narzędzia do karania i dyscyplinowania właścicieli. Koło naukowe Mechatron, które działa w Uniwersytecie Rzeszowskim, zostało wyróżnione w prestiżowym ogólnopolskim konkursie ProJuvenes. Rywalizują w nim najaktywniejsze i najszybciej rozwijające się koła naukowe. Jest to plebiscyt, który od 2013 roku organizuje Parlament Studentów RP. Przemysłowy manipulator czteroosiowy to jedno z wielu urządzeń, dzięki któremu Mechatron znalazł się w czołówce prestiżowego konkursu. Startowało w nim 6 kół naukowych z całej Polski. Jest to urządzenie do wspomagania produkcji. Jest to robot, który będzie odwzorowywał ruchy człowieka, będzie mógł wspomagać i przyspieszać produkcję, a także zwiększać ilość wyprodukowanych materiałów w dużo krótszym czasie. Konkurs ma promować aktywnych studentów i ich inicjatywy. Nominacja do finału ogólnopolskiego konkursu na najbardziej prężnie rozwijające się koło naukowe jest dla nas dowodem na to, że nasi studenci są bardzo ambitni, bardzo kreatywni i wybijają się również na tle innych uczelni z naszego regionu. Koło naukowe Mechatron tworzą studenci kierunku mechatronika na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego członkowie to młodzi ludzie, którzy nie ograniczają się tylko do wiedzy teoretycznej. Koło naukowe jest dużym poświęceniem, ponieważ cały nasz wolny czas spędzamy na konstruowanie nowych naszych pomysłów. Nieraz wyzwaniamy do siebie po nocach, wpadłam na nowy pomysł, słuchaj, może coś zrobimy dalej w tym kierunku. No i powstaje nowa sekcja, powstają nowe pomysły, nowe publikacje, no i coraz lepsze konstrukcje. Dzięki temu, że ja się rozwijam, mogę pomóc rozwijać się innym, moim kolegom z roku i z innych kierunków. I tak naprawdę wszyscy mówią, że dzięki tej pozytywnej energii rozwijamy się nie tylko my, ale i cały uniwersytet i wydział. W najbliższym czasie studenci z koła naukowego Mechatron zamierzają wystartować w europejskim konkursie łazików marsjańskich, a następnie w międzynarodowym konkursie University Robot Challenge organizowanym w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiamy widzów TVP Rzeszów. My także pozdrawiamy ambitnych studentów. A teraz wolontariusze z czerwonymi czapkami na głowach, których pasją jest pomaganie innym. W ciągu zaledwie godziny zebrali ponad 14 tysięcy złotych w ramach finału akcji i ty możesz mieć czerwoną czapkę. Na rzecz podkarpackiego hospicjum dla dzieci kwestowali uczniowie 6 Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, którzy całą akcję wymyślili. Tylko raz w roku i tylko jedna godzina. Takie jest przesłanie mikołajkowej akcji, w którą każdego roku włącza się niemal całe 6 Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie. Uczniowie zakładają czerwone czapki i z kwestorskimi puszkami przekonują swoich rówieśników, uczniów innych rzeszowskich liceów i techników do tego, że warto pomagać. I że wcale nie chodzi o kwotę, ale o to, aby się podzielić i pomyśleć o innych. W tym przypadku o ciężko chorych maluchach. Wszyscy ubieramy czapki mikołajkowe. Białe koszulki lub czerwone. No i idziemy do szkoły. No i zapraszamy uczniów do tego, aby włączyli się do naszej akcji, żeby pomogli nam uzbierać pieniądze dla tych chorych dzieci. No bo tak naprawdę nas to wiele nie kosztuje.
a dla tych dzieci to jest bardzo ważne. No i możemy spowodować, że się uśmiechną i że będą szczęśliwe. Dzisiaj w naszej szkole nie ma lekcji, ale wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, ponieważ uczymy się bardzo ważnej lekcji życia, jaką jest pomaganie. Pomaganie dzieciom chorym z hospicjum, zbieramy dla nich pieniążki. Wszystkich nas to bardzo, bardzo cieszy. To jest jak zjedzenie czekolady, po prostu pojawia się tyle endorfin, po prostu chce się pomagać, to jest świetne uczucie. Odczuwamy tą atmosferę świąteczną, czujemy, że robimy coś dobrego, a przy okazji pomagamy też innym. Bardzo chętnie wrzucają do puszek pieniądze, nawet drobne, no i dzięki temu udało nam się bić kolejne rekordy. To jedna z wielu akcji, która wspiera Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. Placówkę, która otacza opieką ponad 70 maluchów. W ramach tak zwanego hospicjum domowego, ale także w stacjonarnej placówce, pierwszej takiej w Polsce. Dzięki akcji udaje się znaleźć osoby, które później stale współpracują z hospicyjną fundacją. Ta akcja ma ogromne znaczenie, nie tylko pewnie dla wszystkich tutaj szkół, ale przede wszystkim dla uczniów tych, którzy angażują się w tą akcję i dla uczniów, którzy dowiadują się o tym, że można być wolontariuszem podczas różnych akcji charytatywnych, ale przede wszystkim można być wolontariuszem w Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. Jest też bardzo konkretny wymiar akcji. W tym roku udało się zebrać ponad 14 tysięcy złotych. Wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wózków rehabilitacyjnych dla podopiecznych hospicjum. Uczynki, za które nie ma zapłaty, to tytuł wystawy, którą można oglądać w Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej. Pokazuje sylwetki sprawiedliwych, którzy podczas niemieckiej okupacji w różnych miejscowościach Polski ratowali żydowskich sąsiadów przed zagładą. A po wojnie zamieszkali w dzisiejszym województwie zachodniopomorskim. Wszyscy za swoje poświęcenie zostali uhonorowani medalami sprawiedliwych wśród narodów świata. Ekspozycja pokazuje niezwykłe historie kilkudziesięciu osób, m.in. Leokadii Choińskiej. W 1942 roku przyjęła pod swój dach młodą Żydówkę, Irenę Młynarską, której Niemcy zamordowali całą rodzinę. Dzięki wsparciu pani Leokadii i jej brata przeżyła wojnę. Podobnie jak Estera i Eziel Ledermanowie, którzy podczas okupacji znaleźli bezpieczną kryjówkę w domu rodziny Antoniego Żala. To, co jest uderzające, że oni nie traktują tego jako coś wyjątkowego. Dla nich to była zupełnie rzecz naturalna, że niesie się pomoc swoim przyjaciołom, sąsiadom, często osobom, które się widziało pierwszy raz w życiu, kiedy zapukały wieczorem do drzwi prosząc o ratunek. Bezinteresowność, dobroć, to wszystko charakteryzowało te osoby. Skromność do dzisiaj, jeżeli tylko te osoby jeszcze żyją. Za swoje poświęcenie zostali uhonorowani najwyższymi izraelskimi odznaczeniami, medalami sprawiedliwych wśród narodów świata. Wszyscy bohaterowie wystawy po 1945 roku zamieszkali w Szczecinie i jego okolicach, ale historie ich samych i tych, których ratowali, związane są z wieloma miejscowościami w całym kraju i są symbolem skali pomocy udzielanej prześladowanym Żydom przez Polaków. Ci ludzie tutaj wychwyceni w zachodniopomorskim po wojnie mają rodowód ogólnopolski, prawda? Lwowski, wileński, może podrzeszowski. Także za pomocą tej wystawy, którą dzisiaj finalizujemy, chcieliśmy pokazać, że to jest tak uniwersalny problem, który dotykał wielu podczas II wojny światowej. W edukacji historycznej dotyczącej czasów Holokaustu, podobnie jak wystawa przygotowana przez szczeciński IPN, pomaga także ekspozycja Samarytanie z Markowej, prezentująca rodzinę Wiktorii i Józefa Ulmów, którzy za pomoc żydowskim sąsiadom zostali zamordowani przez Niemców. Nie oszczędzili nawet sześciorga malutkich dzieci. Historia Ulmów prezentowana była już nie tylko w wielu miastach w Polsce, ale i na całym świecie, między innymi w Brukseli, Waszyngtonie, Paryżu i Tel Awiwie. Wkrótce będą ją mogli zobaczyć mieszkańcy Kalkuty w Indiach. Nadchodzi kolejny weekend, a wraz z nim wiele ciekawych propozycji spędzania wolnego czasu. Przed nami m.in. ogólnopolski turniej tańca, festiwal gier planszowych i coś specjalnego dla najmłodszych, czyli lądowanie Mikołaja na lotnisku w Jasionce. O szczegółach Natalia Chrapek. Zbliża się kolejny weekend, a to dobry czas, żeby odpocząć i naładować akumulatory na nowy tydzień. W jaki sposób? O tym już teraz. Pierwszą propozycją na spędzenie tego weekendu jest Games Days Rzeszów, czyli festiwal gier planszowych. Impreza startuje w sobotę na Uniwersytecie Rzeszowskim. To dwa dni doskonałej zabawy przy planszowych, karcianych i strategicznych grach.
Wielkimi krokami zbliżają się święta, a razem z nimi wiele niecodziennych atrakcji. Już jutro Mikołaj wyląduje na lotnisku w Jasionce. Tym razem nie saniami, a samolotem. Właśnie tak czerwony gość dotrze na Podkarpacie. Impreza rozpocznie się o godzinie 11. Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji dla najmłodszych. Pozostajemy przy świątecznym klimacie, bo również w sobotę w Centrum Handlowym Plaza w Rzeszowie odbędzie się bożonarodzeniowy kiermasz ekonomii społecznej. Na odwiedzających czekać będzie m.in. rękodzieło artystyczne, ozdoby, stroiki świąteczne oraz ciasta i potrawy bożonarodzeniowe. Teraz tanecznym krokiem przechodzimy do jubileuszowego ogólnopolskiego turnieju tańca towarzyskiego JET. W rywalizacji tanecznej wezmą udział początkujący tancerze w różnych kategoriach wiekowych oraz utytułowane pary. Impreza odbędzie się w sobotę w hali sportowej przy ulicy Miłocińskiej 42 w Rzeszowie. Na koniec propozycje sportowe. W Ropczycach rozpoczyna się 6. powiatowy turniej w halowej piłce nożnej imienia Jerzego Kipy. W turnieju wezmą udział 22 drużyny, w tym jedna zagraniczna. Zmagania grupowe startują w sobotę o godzinie 9. Z kolei jutro w lesie koło Głogowa Małopolskiego rusza drugi bieg Zeloty, poświęcony w szczególności pamięci dowódcy okręgu Głogów Małopolski, chorążego Franciszka Litwina. Uczestnicy będą mieli do pokonania 5 kilometrów. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Państwa do wspólnej zabawy. Do zobaczenia wkrótce. Jak widzieliście Państwo, ciekawych propozycji nie brakuje, jeszcze tylko żeby pogoda dopisała. Jakie są prognozy? O tym tuż po aktualnościach. A jutro z powodu transmisji sportowej widzimy się po raz pierwszy o 20:00. Zapraszam i do zobaczenia.